imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który jest, i który był, i który przychodzi, niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Tak, tę Eucharystię sprawuje o uzdrowienie z choroby nowotworowej Małgorzaty i Zdzisława, o wytrwałość w abstynencji dla Sławomira, o błogosławieństwo Matki Bożej Fatimskiej dla całej rodziny, intencja Agnieszki i Sławomira. Tak, mamy za co dziękować Panu Bogu, za to, że możemy tu być, że możemy stawać wokół Jego ołtarza przy Jego Matce, która zawsze nam wskazuje na Niego. Bycie przy Maryi to zawsze bycie przy Jezusie, to zawsze trwanie przy Jezusie. I dziękujmy dzisiaj z całego serca właśnie za to, że możemy tu być, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Wielu z nas, z naszych przyjaciół, znajomych wybrało inną drogę, inne miejsce, inne zadania, być może ważniejsze. A my wybraliśmy Jezusa i Jego Matkę, że chcemy być razem z Nimi. I żeby nasza modlitwa była miła Panu Bogu, to na początku przeprośmy za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Boże, Twój Syn przez narodzenie się z Najświętszej Dziewicy stał się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Spraw, abyśmy wyzwoleni ze starego zepsucia stali się uczestnikami nowego stworzenia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana, apostoła. Najmilsi, jeżeli wiecie, że Bóg jest sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim te nadzieje, uświęca się, podobnie jak On jest święty. Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy, w Nim zaś nie ma grzechu. Ktokolwiek trwa w Nim, nie grzeszy. Żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał. Oto Słowo Boże. Ziemia ujrzała
swego Zbawiciela. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała jego prawica i święte ramię jego. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemią. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i przy głosie rogu, na oczach Pana Króla się radujcie. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Alleluja, 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 alleluja. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Wszystkim, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie. Tak, popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, rzeczywiście nimi jesteśmy. I to jest ogromny dar i ogromna łaska. I tak naprawdę po tych słowach mógłbym już usiąść. Nic więcej nie trzeba dodać. Jeśli jesteś dzieckiem i czujesz się jak dziecko i wiesz, kto jest twoim ojcem, nic więcej nie potrzebujesz. Jeśli będziesz zapatrzony w Ojca, jeśli będziesz wpatrywała się w to, jaki jest Ojciec, czym On żyje i jak On żyje, i będziesz naśladował to życie, to nic więcej nie potrzeba. Ale wiemy, że to nie jest wcale takie proste i oczywiste. Bo jest grzech, który sprawia, że mój egoizm wychodzi na pierwsze miejsce i wtedy wszystko to, czego Ojciec mnie nauczy, w jednym momencie przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie.
bo ja zamiast wybierać Ojca, wybieram samego siebie, swój grzech, swoją słabość. I Chrystus jest tym, który nieustannie przychodzi po to, żeby nas z tego wyrywać i wyciągać. I znowu, to jest dar, łaska i wybranie. Że On nigdy z nas nie rezygnuje, ale ciągle chce być blisko, chce dopingować, chce podnosić. Chce dodawać nam sił, byśmy trwali w Nim, a nie w grzechu. I myślę, że niesamowite dla nas jest to, że przez te dni naszego pielgrzymowania towarzyszy nam Jan, który przechodzi we wszystkie procesy, drogi, spotkania. I dzisiaj po tych różnych doświadczeniach, po tym jak chrzci, po tym jak odpowiada faryzeuszom uczonym w piśmie, kim jest, przychodzi taki moment w jego życiu, że trzeba się opowiedzieć, trzeba wskazać. On jako herold, jako ten, który znał dobrze swoje zadanie, wiedział, kim jest. Jego zadaniem było przepowiadać, było przygotować miejsce. Jakie jest Twoje zadanie? Jako rycerza, jako ojca, jako matki, jako żony, jako męża. Jakie jest Twoje zadanie? Czy wypełniasz je najlepiej, jak potrafisz? Czy jesteś wystarczająco dobrą matką, wystarczająco dobrym ojcem, wystarczająco dobrym generałem, oficerem? Czy możesz dzisiaj powiedzieć, że wykonujesz swoje zadanie najlepiej, jak potrafisz? To nie chodzi, żeby robić wszystko perfekcyjnie, idealnie. Czy dajesz tyle, ile masz sił i energii w to, kim jesteś i w to, co robisz? Wiemy, że Jan swoje zadanie wykonał bardzo dobrze, ale nie zatrzymał się tylko na zadaniu. On poszedł dalej. On wskazał tego, który jest Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Czy Ty znowu swoim życiem jesteś w stanie wskazać, gdzie jest Chrystus? Czy inni patrząc na Was są w stanie powiedzieć tak, oni, czy on, czy ona są od Chrystusa? Są od tego, który ma moc przezwyciężyć każde zło w sercu. Tak, Jan mówi, że Jezus będzie chrzcił Duchem Świętym. Jeśli nawet masz dzisiaj w sobie jakieś takie poczucie, jakiejś takiej niewystarczalności, to nic złego. To dobry znak. To znak, że dajesz jeszcze szansę i miejsce na to, żeby Pan Bóg był na pierwszym miejscu, żeby to Pan Bóg się poprowadził. I tak jak Jan wykonał swoje zadanie, wskazał, kim jest Jezus i tak naprawdę wycofał się, by On mógł działać. I tak trzeba nieraz w naszym życiu zrobić. Wykonać swoje zadanie, podprowadzić, wskazać, gdzie jest Jezus i wycofać się nie po to, żeby zniknąć zupełnie, ale żeby towarzyszyć, by On mógł wzrastać, a ja bym mógł się umniejszać. I to jest nasza droga. By On mógł przez moje życie wzrastać, a ja bym mógł się umniejszać. Czyli znowu pokora, pokora, pokora. I Jezus na pierwszym miejscu. Amen. Proszę, wstańcie. Pewni, że gdzie dwóch lub trzech zgodnie o coś prosi w imię Jezusa, tam On jest z nimi. Z wiarą zanieśmy do Boga nasze błagania za przyczyną świętego Jana Pawła II Wielkiego. Módlmy się za ojca świętego Franciszka, za biskupów i prezbiterów, aby w duchu miłości mężnie i wytrwale głosili Ewangelię. Ciebie prosimy, wysłuchaj. Módlmy się za rządzących, za Pana Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, za Państwa posłów i senatorów, aby Duch Święty stale obdarzał ich łaską prawdziwej mądrości i umiejętnością tworzenia sprawiedliwego prawa. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój na świecie, a zwłaszcza o pokój za naszą wschodnią granicą. Niech ustaną walki, a miłość i przebaczenie zwyciężą niezgodę i nienawiść.
Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za braci rycerzy zakonu świętego Jana Pawła II Wielkiego, za obecnego wśród nas zacnego brata generała Krzysztofa, aby coraz bardziej otwierali swoje serca w duchu wiary na czynienie uczynków miłosierdzia, solidarności i krzewienia miłości ku naszej ojczyźnie Polsce. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o uzdrowienie z choroby nowotworowej Małgorzaty Jeździsława, o wytrwałość w abstynencji dla Sławomira, o błogosławieństwo Matki Bożej Fatimskiej dla całej rodziny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za zmarłych braci rycerzy z zakonu świętego Jana Pawła, za zmarłych kapelanów, za zmarłe bratowe, aby mogli radować się nowym domem, który przygotowałeś im u swojego boku. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas samych, abyśmy poddali się działaniu Ducha Świętego i pełni mocy dawali świadectwo swojej wiary. Ciebie prosimy. Miłosierny Ojcze, napełniaj nas Duchem Pocieszycielem, abyśmy dobrze żyli na tym świecie i zasłużyli na wieczne szczęście w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z nowych Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożywienie nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, w które wierzy z całego serca, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. Abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych,
Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową. I my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Sanctus, 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 Dominum Deus Sabaoth, plenis ut celi et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Ojcze, nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj swoją opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o Twoich sługach i służebnicach i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem, ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosme i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa. Mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu, do Ciebie Boga, swojego Ojca Wszechmogącego i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Ucieszmy się Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarchy Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył Najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój
Święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Lucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twemu przebaczeniu. Przez Chrystusa, naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi, dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, którą łączymy dziękuję pomogą. Panie Jezu Chrystus, Synu Boga żywego, Ty z woli Ojca ze spodziewania Ducha Świętego, przez Twoją śmierć dawaj życie światu. Wybaw mnie przy najświętsze ciało i krew Twoją od wszystkich nieprawości moich, od wszelkiego zła. Sprawdzaj się zawsze, jak Twoje wskazanie z umiem, to dołączyć się od Ciebie. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Aniołowie się radują, podnieśli
Módlmy się. Boże, Ty spotykasz się z nami w Najświętszym Sakramencie. Spraw, aby Jego moc uświęcała nasze serca, bo tylko Twoja łaska może nas przygotować do godnego przyjmowania Twoich darów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bardzo dziękuję. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Thank you very much for our prayer. Niech Boże błogosławieństwo nas prowadzi, niech też rozjaśnia nasze serca, ale też niech dobry Bóg rozjaśni przedstawieństwo Matki to niebo, żeby wreszcie przestało lać. Ale myślę, że Pan Bóg i Matka Najświętsza mają naprawdę w tym wszystkim jakiś swój plan, a my po prostu idźmy w ciemno za tym Jego planem, byśmy chcieli głosić Jego chwałę, Jego wolę, a nie nas samych. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.